Kopyto niestety bardzo wąskie i długie, jak widać. Przez to jest pęknięta strzałka, bo niewłaściwie pracują mięśnie, wszystkie ścięgna i cała reszta. Całe wnętrze, nie ma właściwej amortyzacji. Tu mamy linię białą, potocznie zwaną, czyli tak naprawdę wodną, czyli listewkową. I tu wkładamy sobie właśnie w tą linię krawędź obcęg i tniemy. Nie ruszamy w ogóle podeszwy. Jest bardzo ważne, żeby jej nie uszkodzić w żaden sposób. Tylko tniemy sam pazur. Tutaj jest trochę wyłopane, także wygładzimy i pazur. Teraz widać ładnie prawidłową linię białą. To wszystko musimy ładnie opiłować. I w tym kopycie wszystko. Tu mamy jodynkę, możemy trochę wpuścić szczelinę, żeby zdezynfekować. Nie ruszamy podeszwy i strzałki. Które to jest to pęknięcie strzałki? No tutaj mamy szczelinkę małą. Tutaj jest taka, no na centymetr mniej więcej otwór. Te mięśnie zaczynają pracować, rozciągać się i to wszystko będzie trwało około roku, może trochę dłużej. Tutaj też widać, strzałka się pękła troszeczkę, te mięśnie zaczynają rozchodzić się, pracować, amortyzować wstrząsy i tak samo przycinamy. Tylko i wyłącznie pazur, nie ruszamy w ogóle podeszwy. Ta podeszwa i strzałka nie jest obcinana w ogóle już przez 3 lata i jak widać nie ma wcale potrzeby cięcia jej. Wręcz przeciwnie, koń ma odpowiednią izolację od kamieni, korzeni i całej reszty.
tyle. Podeszwy strzałki nie wolno absolutnie przycinać. Tak samo nie wolno tutaj obcinać tej części kopyta, dlatego że tu mamy taką wskazówkę. Ten odrost schodzi w dół. Czyli znaczy, że ciągle mamy za mało piętki. Ta piętka tutaj się musi rozrastać w tą stronę i w tą. To wszystko musi pracować. I nie ruszamy. Przejdź. Junia. No idź. Jeszcze. Jeszcze. Daj nóżkę. Jest strzałka cała, czyli robi się wgłębienie, widać, że to inaczej pracuje. Zresztą zwykle u koni każde kopyto pracuje inaczej. I tak samo. Rowek kleszcze i tniemy. Tylko pazur. Nie ruszamy w ogóle podeszwy, tutaj jest bardzo ładnie zaznaczony kallus. Jest taka dodatkowa ochrona krawędzi kości kopytowej, bardzo cenna. Skracanie kopyta w ten sposób powoduje rozrastanie się piętki. Jeżeli zostawimy dłużej kopyto nierozczyszczone, to tym bardziej całe kopyto będzie się robiło wąskie i długie. Tutaj troszeczkę przygładzimy bez obniżania kątów sporowych. Ale rozczyszczone w ten sposób, o jakim ty teraz mówisz, bez ruszania podeszwy. Tak, tak, tak. Tak, tylko tutaj się coś wyłamało, nie? I tyle, żeby to zaokrąglić, ale nie obniżamy w ogóle. Jest bardzo ważne. Tak naprawdę kopyta rozrastają się piętki tutaj przez całe życie, dostosowują się do zmieniającej się masy konia i każde obniżanie nadwyręża ścięgna. I później objawia się to potykaniem, kulawizną, niechęcią do ruchu w którąś stronę, mnóstwem innych różnych przypadłości. Tutaj też bardzo ładnie widać podeszwę i pazurek. Kopyto też jest niestety jeszcze trochę wąskie i długie. No to naprawa jeszcze potrwa dość długo. To jest kallus. Skończy się podeszwa, czyli obudowa tak jakby kości kopytowej. Tu jest linia wodna, czyli listewkowa. I stąd zaczyna się pazur. O. Czyli w sumie tak naprawdę linia biała z ciemnym pigmentem tworzą pazur. To, do linii wodnej. Linia wodna jest połączeniem kości kopytowej z puszką kopytową. Czyli linia listewkowa.
teraz tu dobrze widać, dokąd jest pazur. O, linia biała plus ciemny pigment to jest puszka kopytowa. I tutaj są listewki. Czyli tak naprawdę potocznie zwane linią wodną, znaczy linią białą, a w rzeczywistości linią wodną, która nigdy nie choruje. Linia wodna choruje, a biała nie choruje. Zastanawiam się właśnie. To jeszcze wszystko raz. Które choruje, a które nie choruje? Linia biała plus ciemny pigment to jest puszka kopytowa. Uh-huh. To dochodzi do linii listewkowej, czyli wodnej, potocznie zwanej białą, uh-huh, która choruje, ale nie dlatego, że jest mokro, czy błoto, czy coś takiego, tylko przez to, że jest uszkodzone kopyto. I dalej jest podeszwa. Uh-huh. Podeszwa wyrasta z kości kopytowej. I podeszwy nie wolno nam w żaden sposób ruszać, bo to chroni właśnie kość kopytową. Strzałka z kolei jest... Aha. Rozchodzi się tutaj piętkami. I tutaj razem tworzy wał koronowy, który normalnie, jeżeli jest wycinana podeszwa i strzałka, zanika. On się w tej chwili regeneruje tutaj, ale cała ta regeneracja potrwa jeszcze kilka lat. Tak naprawdę mamy najwięcej do opiłowania. Mimo tego, że to jest jeden koń i cztery jego nogi i każde kopyto rośnie inaczej. W tym przypadku, gdzie to kopyto jest tak wąskie i długie, tak naprawdę następne rozczyszczanie takie samo pasuje przeprowadzić za tydzień. Jeżeli pozostanie dłużej, to ono ciągle będzie wąskie i długie. Fini?